Dzień dobry. Chciałaś się przywitać z widzami? Nie, myślę, że chciałaś chrupka, nie? Na chrupki. No ale taką resztkę to kicia, wiesz, nie je takich. Resztek nie jada. Nie, to musi być, świeżynka. A poza tym to nawet jak jej trzy świeże dosypiesz, to ona już traktuje, że to jest nowa porcja i można jeść. Rozumiem, po prostu chcę być dopieszczony, chcę dostać. Tak. Tak. Dzisiaj wszyscy mnie w nocy budzili, znaczy w sensie wszystkie zwierzaki. No chodź, masz! No chodź! No chodź! Kitek, patrz, pełna micha, chodź. Tu. O, no dobrze, smacznego. A tutaj słuchajcie, lew, śniadanie. To jest śniadanie? Czy to sobie coś... To jest kolacja. A, to jest lewie. Sałatka Cezar. A właśnie, widziałam, że dzisiaj miałem lewie, sałatkę Cezar. A ja jem drugie śniadanie, czyli pudding z chia, on jest chyba z mango. To jest dzisiejsza kartka. Tak, pudding kokosowy, pudding kokosowy z mango z tapioki. Uwielbiam te puddingi. A na śniadanie jest ensalada de quinoa z fasolą czerwoną, papryką i kukurydzą. Taka meksykańska, ale... Ensalada, no. Bób? O tej porze roku jest? Ciekawe. Bób jest na podwieczorek. No, tak, widziałem. Masłem. Słucham? Masłem. No. Cześć, sushi. Dzień dobry. Ty też byś chciała coś jeść? To zaraz coś wymyślimy. Poczekajcie. Także ja tutaj mam kawę w smutnej buźce na zdrowie. Mam pudding. Trochę śniegu od wczoraj stopniało, ale cały czas jest biało. Także super. No i zaczynamy kolejny dzień tygodnia. A więc witajcie po raz drugi. A znowu się z Wami witam o poranku. Tutaj powoli się szykuję do wyjścia. Jest strasznie zimno na dworze. Cały czas ten śnieg się utrzymuje, ale już nic nie pada. Dzisiaj będzie pilotok. Będzie pilotok. I powiem Wam, że tak, wszystkie te produkty z Charlotte, które Wam pokazałam w tym takim, nazwijmy to, pierwszym wrażeniu, sprawdziły mi się super. Oprócz tego korektora. To jest korektor. On się tak zbiera w zmarszczkach. Ja na początku myślałam, że nałożyłam go za dużo, bo tam w tym filmie zresztą Wam mówię, że chyba za dużo mi tutaj ten aplikator wydał tego produktu i tak, on super kryje, on świetnie kryje, ale co z tego, to jest taka szpachla, naprawdę minimalna ilość, się tak zbieram w zmarszczkach, że ja czegoś takiego nie widziałam. Wczoraj wracam do domu i wiecie, tak jakoś się nie przeglądam ciągle w lusterku, nie kontroluję tego makijażu, no bo bez przesady, i wchodzę do windy, a ja mam tak, tu, w tych zmarszczkach mimicznych. Raz, dwa, trzy, czy tam raz, dwa, takie czt. I tu pod okiem po prostu takie kreski, takie puch, takie białe. No, ja mówię, no to pięknie, trudnie tak chodziłam. Ekstra. Nie wiem, dajcie znać, czy Wy macie ten korektor, czy macie taki sam problem, bo no to nawet nie chodzi o to, o wiek skóry. Bo każdy ma tutaj zmarszczki, no, mimiczne, i tutaj się załamuje ta powieka na dole, więc nie wiem. Nie wiem, no ale z tego jednego produktu nie jestem zadowolona. Natomiast podkład jest rewelacyjny. I teraz schodzi skóra z twarzy. Używam cały czas kwasów. A w takich sytuacjach każdy inny podkład wygląda beznadziejnie, czy każdy podkład nie wygląda za dobrze, ale inne podkłady po prostu mi złaziły z tej twarzy, albo miałam takie plamy, a tutaj tak naprawdę przy tym podkładzie wydaje mi się, że Wy nie widzicie
nie widzicie tego, że ta skóra miejscami złazi albo że jest przesuszona. Możecie widzieć takie przebijające zaczerwienienie tu i tu chyba. No ale też ze względu na to, że ja nie będę nakładać takiej dużej warstwy. I to też jest świetny podkład, jeżeli macie jakieś, nie wiem, przebarwienie, czy coś takiego nastało na twarzy, co musi się ukrywać, tak dzień w dzień, to jest świetny podkład, bo możecie w jednym miejscu naprawdę nakładać, nakładać, nakładać i dobudowywać to i to idealnie kryje, a w ogóle tego na twarzy nie widać. Naprawdę, testowałam tutaj w jednym miejscu. I można naprawdę sobie bardzo dużo warstw nałożyć, osiągnąć takie 100% krycie, a w ogóle się to nie różni od innych miejsc na twarzy. Jakby nie widać, że w tym miejscu sobie tam dużo tego podkładu nałożyłyście. Co też jest ważne, umówmy się, no bo czasami, no, czasami się zdarzają takie sytuacje, że po jakimś wyprysku nam coś zostaje, a czasami jest tak, że no niektóre dziewczyny mają coś tam na buzi, co po prostu potrzebują ukryć, więc naprawdę powiem wam, spoko. I wyjęłam mojego Classic Flapa, ponieważ stwierdziłam, że stanowczo za rzadko ją noszę. Gdybyście pytali, to ona wygląda po prostu jak nowa. Naprawdę, tutaj nie ma ani jednego draśnięcia na tej skórze. A ja ją bardzo rzadko noszę, bo cały czas chodzę z tym bojem. O, znalazłam, szukałam tej wizytówki. Nieźle, no dobrze. Zawsze gdzieś wsadzę i potem znajdę za nie wiadomo ile. Dobra, nieważne. W każdym razie właśnie stwierdziłam, że będę częściej może nosić tego flapa, bo ten boj naprawdę tyle przeszedł. A też ostatnio właśnie cały czas chodzę cała na czarno. Czy tam dzisiaj mam granatową bluzę, no ale generalnie nie wiecie, o co chodzi. I myślę, że mi będzie fajnie. Zresztą to jest bardzo ładna torebka. Bardzo ładna torebka. I też właśnie teraz wybieramy się znowu w podróż i będziemy w Wiedniu i zastanawiam się, zapytam, czy mogłam zostawić tego mojego łoka w Chanel Spa, bo ma Andziax, którą serdecznie pozdrawiam, Andziax też pozdrawiam. Mówiła mi, że ona swojego flapa uszkodziła i oddała właśnie do tego Chanel Spa i bardzo ładnie zrobili właśnie w Wiedniu. No i tak. Ta torebka, ona nie jest zniszczona, w sensie wiecie, tu nie jest nigdzie nic przerwane, przetarte, nie ma dziury, tylko jest taka, tak jak to Tomek mówi, że już zmieniła kolor z czarnego na granatowy. Widzicie to? Po prostu tak często była noszona, że taka jest mało czarna jakby. Jestem ciekawa, czy są w stanie coś z tym zrobić, czy trochę ją mogliby odnowić może, więc ją zabiorę. Jak w środku jest chyba bardziej czarne. A dajcie znać, czy wy miałyście jakieś doświadczenia z Chanel. Moja koleżanka miała doświadczenia z kolczykami, z których wypadły te cyrkonie, bo to nawet nie są cyrkonie, tylko totalnie sztuczne, jakiś plastik. I po prostu jakbym wam opowiedziała tą historię, to byście padli. Ja już na pewno nic nie kupię. Zresztą od początku mówiłam, że nie wolno w Chanel z biżuterii kupować nic takiego, co by wam mogło odpaść. Jakieś perełki, dżeciki i tak dalej. Bo pewnie wam to odpadnie i będzie z tym problem. No tak, ale tak jak mówię, tutaj to nie jest naprawa, tylko chciałabym takie odświeżenie. Tym bardziej, że właśnie jak kupowałam tą torebkę, to pan w diorze powiedział, że gdyby właśnie tu się coś ubrudziło, czy coś się z nią stało takiego, to żeby nie próbować samemu tego czyścić, tylko żeby po prostu odwieźć do butiku i oni to są w stanie w 99%, jeżeli to nie jest jakaś taka, wiecie, hardkorowa plama z czegoś naprawdę trudnego do usunięcia, to oni są w stanie to wyczyścić i mówi, że nawet ostatnio miał w butiku chyba 10-letnią Lady Dior i po prostu zrobili z niej nówkę sztuczkę, także ciekawa jestem, jeżeli macie takie doświadczenie i macie takie starsze torebki i gdzieś oddawałyście do serwisu, to jakbyście mogły mi napisać, to będę bardzo wdzięczna, bo jestem ciekawa. O, jeszcze trochę błyszczyku może nałożę.
świąt. Więc dzisiaj tyle to. I właśnie wezmę sobie może tą szanelkę. I wyjęłam sobie tutaj, te perfumy z Kiliana. To jest, czy to się nazywa Kissing? Wyrzuciłam kartonik wczoraj. Nie wiem, chyba tak. No to jest ta wersja, pewnie to jest jakaś wersja walentynkowa. One są dosyć słodkie, ja nie lubię słodkich perfum, ale są takie ciężko słodkie. No nie wiem, dobra, popsikam się, zobaczymy. Powiem wam, że ja tak tutaj podchodzę do tych perfum jak kot do jeża, bo jestem bardzo wybredna, jeżeli chodzi o zapachy. Jeżeli zapach mi nie pasuje, to potem się będę z nim męczyć cały dzień. No już czuję, że to jest na pewno bardzo intensywny zapach. Nie wiem, jak on się będzie utrzymywał, ale taki jest dusząco słodki. Nie jest brzydki, podoba mi się, ale nie wiem, czy to do końca moja bajka. Taki trochę piżmowy. Taką mam nutę właśnie piżmową, ja nie do końca piżmę lubię. Nie, dobra, nie, tu mi nie pasuje, postawimy go tutaj. Ale sam flakon ciekawy. Więc tak, przetestuję sobie. No i właśnie chcę oddać tą torebkę. Ciekawe, ile to trwa, bo właśnie też zastanawiam się, czy tego boja by też nie oddać dla tego takiego odświeżenia, bo z nim też absolutnie nic się tu nie stało, oprócz tego, że tutaj troszkę tak jest, wiecie, wniecione, bo ja po prostu często go noszę nie mając wiele rzeczy w środku i go po prostu tak zgniatam. No ale to tutaj też nic się nie odgniotło. No nie wiem. Ta torebka to po prostu jest naprawdę... No zresztą sami widzicie, jak ja często ją noszę. No stop. Mogłabym już tylko tą torebkę tak naprawdę i byłabym szczęśliwa. Mogłabym mieć też po prostu w innych kolorach, ale wiecie co? Nie wiem, ja jakoś tak nie przemawia do mnie, taką dziewczynę mają na przykład jedną torebkę w iluś kolorach, to by mi się wydawało trochę przesadą. Nie wiem. Nie, jakoś mnie to nie kręci, żeby wiecie. Jeśli na przykład tą w innych kolorach, mimo że teraz widziałam, że w nowej kolekcji jest taka piękna, taka czerwień, taka koralowo-pomarańczowa, no przepiękny ten kolor, no i pokazuję Tomkowi, no piękna, pasowałaby ci, no pasowałaby mi, no ale bez przesady, bez przesady, dobra. Nie no, mam jeszcze chwilę czasu, w ogóle dzisiaj... Dzisiaj strasznie wcześnie się obudziłam, bo nie mogłam spać, bo zwierzaki mnie obudziły i czuję się jakaś taka przymulona. Nie wiem, czy to pogoda, czy ja się po prostu nie spałam. Ale naprawdę, zobaczcie, jak ten podkład ładnie wygląda. W ogóle to jest też, uważam, bardzo fajne kosmetyki, jeżeli chodzi o makijaż, jeżeli macie jakiś ślub, czy coś, co będzie fotografowane, bo to pięknie wygląda w kamerze i bardzo ładnie wygląda na zdjęciach. Nawet jak sobie robiłam po prostu takie fotki telefonem, bez jakiegoś specjalnego oświetlenia, to ta skóra naprawdę dobrze wygląda. O, teraz kot mi nie oczy pod drzwiami. No szczególnie dla dziewczyn, które tej skóry, tak jak ja, nie mają jakiejś wyjściowo idealnej. Bo jak dziewczyny mają ładną skórę, to każdy tam wycel. Większość podkładów dobrze wygląda. Ale jeżeli faktycznie chcecie sobie ten koloryt wyrównać i coś tam ukryć, to naprawdę powiem wam, że jest ok. I ten kolor ja mam 1-1 i on już jest bardzo jasny, więc jeżeli ktoś jest jeszcze bledszy ode mnie, to jeszcze jest kolor chyba 1-0. Jeszcze jaśniejszy dla takich mega bledziochów. Ja już jestem jasna, widzicie tutaj dłonie, szyja, już jestem jasna, to jest ok. A jeszcze jest jaśniejszy, także coś by się znalazło. No dobrze, o matko, 13 minut już do was gadam.
Dobra, to ja się zbieram, po prostu się rozkatałam, tak jak kurde. Dobra, zmykam, jadę w ogóle zrobić dzisiaj szpony, bo już od razu mam taki aż wstyd i właśnie chcę sobie taką czerwień zrobić, jak widziałam, jak kolor tej torebki Chanel, którą widziałam taką czerwoną, pomarańczową. Zobaczymy, czy będzie taki kolor i muszę zmykać, bo jadę w nowe miejsce na paznokcie i nie do końca wiem, gdzie to jest, więc żeby się nie spóźnić, to muszę się już zebrać. Także uciekam, nie gadam, już widzicie, jak ja po prostu tak usiądę, to mogę gadać i gadać do was. No, także miłego wieczoru lub poranka, w zależności kiedy to oglądacie. Ach, jeszcze bym chciała coś pokazać. Mam tutaj bluzę Kenzo, nic szczególnego, nie będę się pokazywać, bo w sumie cały czas chodzę w tym samym. Ale chciałabym powiedzieć na temat, słowo na temat, to są te spodnie z kalcedonii, nie takie leginsowe, ale normalnie mają rozporek i normalnie mają kieszenie. I powiem wam, że są przewygodne, uwielbiam je nosić, naprawdę super. Tyle, że wiecie co, zobaczcie, one się tutaj tak rozciągnęły, że nie wyglądają jak leginsy, tylko są takie luźne i moim zdaniem to średnio wygląda. I też tutaj się, wiecie, jak chcę je do wyższych butów włożyć do kozaków, to one się marszczą. No, jednak to jest taki model, który powinien być obcisły chociaż tutaj, tak? W tym miejscu. A niestety one się rozciągnęły, więc nie wiem, albo trzeba kupić rozmiar mniejszy, albo może ich nie prać, nie mam pojęcia. No, w każdym razie, no, uwielbiam je, są przewygodne, ale nie wyglądają tak fajnie. Są takie, wiecie, na tyłku też już tak trochę wiszą, no. Nie były tanie, bo nawet 170 zł kosztowały, tak mi się wydaje. Więc tak troszkę jestem zawiedziona, ale no, są przewygodne i je noszę cały czas. Ale chciałam wam dać znać, bo pokazywałam wam je, więc... No i fajne i niefajne. Może po prostu trzeba rozmiar mniejszy kupić, nie wiem. Żeby wam, o, widzicie? Potem tak się, o. Dobra, uciekam. Pa! Jest świeży pazur. Lew, jak ci się podoba kolor? Bardzo mi się podoba. Bardzo? Myślałam, tak, że ci się nie będzie taka żarówka podobała, ale się bardzo podoba. I na stopach też mam takie same. Nie wiem, czy to w aparacie widać, ale taki jest bijący po oczach. Mogę na autostradzie ruchem kierować. Będę widoczna na stoku. O! No. Wracam do was prawie po całym dniu w tym podkładzie. I zobaczcie, całkiem naprawdę on się ładnie trzyma, uważam. Ta pomadka też przed chwilą jadłam. Obiad. Jedyne co, to tutaj nie wygląda tak za specjalnie na brodzie, ale tu mi strasznie skóra schodzi. Tu chyba widać, że mam taką przesuszoną skórę. I wiecie co? Ten podkład też mi się tu zbiera. Troszeczkę w zmarszczkach, więc trzeba naprawdę małą ilość nakładać. Ale tak poza tym, to spoko. Przychodzę, żeby go zmyć. Wziąć prysznic. Ostatnio nie lubię, znaczy nigdy nie lubię, ale nie lubię chodzić w makijażu po domu. Jak słyszycie, tam pralka cały czas chodzi, ponieważ no, niedługo wyjeżdżamy, więc piorę wszystko, żeby mieć inny wyjazd, ale też żeby nie mieć tutaj zapchanych, wiecie, pojemników na brudy, kiedy wrócę. Chyba jak wrócimy z nas, to będzie pełno prania. Może zrobię sobie maseczkę nawilżającą. O, bo widzicie, jak zmywam, jaka ma skóra jest zaczerwieniona. O, widać to, patrzcie. O. Po tych kwasach. No, ale chcę ją tak, wiecie, troszeczkę, że tak powiem, pojechać z tymi kwasami trochę mocniej, no bo za chwilę znowu jedziem na narty, a po nartach wiem, że nie będzie dobrze. No, a na nartach to używam tylko zwykłego takiego kremu typu ten
Uriasz Ksemos, a żeby, no więc jest po prostu to narcy to nie jest czas na jakieś mega aktywne składniki, tylko na nawilżenie i łagodzenie skóry po mrozie i słońcu, ewentualnie jak się trafi pogoda. O. Więc tak. Pierwszą warstwę zawsze zmywam płynem micelarnym. I kolejna. To jest ten Herborian. Zobaczcie, ja nie wiem, myślę, że go jesienią, we wrześniu mogłam zacząć używać. Nie pamiętam, no ale jakiś czas temu i zobaczcie, jeszcze tyle go mam. To jest takie wydajne, że szok po prostu. Naprawdę ekstra. Też przy okazji tak oczyszcza skórę nie tylko z makijażu, ale też generalnie dobrze robi jakimś zapchanym porą i takim tego typu historią. O. No, ale mam nadzieję, że moja skóra jakoś się w końcu poprawi i będzie lepiej wyglądała, bo to jest masakra. Znaczy wiecie, teraz jak stosuję kwasy, to jest lepiej, ale z drugiej strony mam, że właśnie po wszelkich kwasach, retinolach czy takich miejscach od dermatologa, to ta skóra jest taka, ona nie czuje się przesuszona, natomiast podkład czy makijaż na niej wygląda naprawdę mega średnio, dlatego tak jestem zachwycona tą Charlotte Tilbury, bo mimo tego, że, znaczy na to, jak moja skóra w obecnym stanie wygląda, to ten makijaż wygląda rewelacyjnie. Także... O! Ja sobie nakładam ten olejek na chwilę. I wskakuję pod prysznic. Pod prysznicem go zmywam wodą. Potem jakiś żel jeszcze do demakijażu. Foreo. I mam czystą buzię. Także słuchajcie, wskakuję pod prysznicem.